16 września obchodzimy Europejski Dzień Maszynisty. Jak najlepiej świętować? Oczywiście służbą. Dlatego zapraszam Was dzisiaj na służbę 12-godzinną ze mną. Będziemy obsługiwać tabor 45 WE Impuls, a służbę rozpoczynamy z Warszawy Wschodniej osobowej. Witam. Cześć! Do zadań maszynisty należy też szkolenie. Oto mój licencjat. Witam. Przyszliśmy do kabiny czołowej, aby przygotować pociąg do jazdy. Rozpoczynamy służbę na tablecie, na który mam cały przebieg służby. O, i w tej chwili mamy cały przebieg służby. Musimy przyjąć tabor. Cześć, witam Cię. Dobra. Wschodnia Podmiejska 19964, gotowy. 0010, zahamuj. W tej chwili musimy wykonać próbę hamulca, to znaczy takie hamowanie kontrolne, żeby sprawdzić, czy nasz hamulec działa prawidłowo. Na zachodniej mamy awarię rozjazdów, także na pewno złapiemy troszeczkę opóźnienia. Znajdujemy się w tej chwili na linii numer 1. Jedziemy w kierunku Grodziska Mazowieckiego, dojeżdżamy właśnie do stacji Brzwinów. Jedziemy szlakiem kolei warszawsko-wiedeńskiej, na którym właśnie w 1844 roku swój pierwszy kurs miał pierwszy polski maszynista Leon Miastkowski. Więc mamy dzisiaj taką cząstkę historii na tej służbie. Ta linia niedawno była modernizowana, więc jedzie się naprawdę przyjemnie. Z małym opóźnieniem, ale osiągnęliśmy cel naszej podróży. Za chwilę zjedziemy w tory postojowe w Skierniewicach i tam zmienimy kabinę, aby udać się w podróż do Warszawy. Okay, dojechaliśmy do torów postojowych w Skierniewicach. W tej chwili będziemy zmieniać kabinę.
możemy zmieniać kabinę. Znajdujemy się w drugiej kabinie i ruszamy zaraz w podróż powrotną do Warszawy Wschodniej. Dobrze. Wykonamy teraz próbę hamulca. Na tym sprzęcie jest o tyle fajnie, że wykonuje się ona praktycznie sama. Składy jazdy mamy już w tabletach, co znacznie ułatwia sprawę. A tam jak wsiądziesz, to weź kliki interkom, to poruszamy. Musimy podpisać jeszcze kartę próby hamulca. Bez niej nie mamy prawa wyjechać. 1-9-8. Już wyjeżdżamy. Okej, a teraz taka ciekawostka. Co robi maszynista, gdy zauważył sterkę? Prosi licencjata, żeby wpisał to do książki. Torba maszynisty musi zawierać obowiązkowo wykaz ostrzeżeń stałych dla tych tras, które jeździmy. No musi zawierać także tablet, który jest naszym narzędziem pracy i dzięki któremu mamy rozkłady. Wiemy, co firma chce nam zakomunikować. No także posiłek. No, maszynista musi też zjeść, dobrze zjeść, żeby móc na 12-godzinnej służbie wytrzymać, przetrwać. Jednym z zadań maszynistów jest także szkolenie pracowników, którzy odbywają przeszkolenie na świadectwo maszynisty. Tutaj właśnie Adam poprowadzi pociąg na sekcję Warszawa Grochów. Dobra, no do usłyszenia na razie. Dobra, będziemy rozpinać nasz tabor na torze 6-8, a następnie zjedziemy na kanał i dojedziemy innym dwójeczką impulsem do nas na 6-8. Także będziemy mieli już gotowy sprzęt. Zjeżdżamy taborem na halę, także musimy wypełnić książki, ponieważ w tej chwili oddajemy nasz tabor pod opiekę warsztatu. Thank you.
aby rozerwać składę, tak żeby móc dojechać kolejnym, który już jest po przeglądzie. Zapraszam do kabiny. Aktywujemy skład. Zmiana planów, jedziemy jednak najpierw z 6-5, a później my będziemy się manewrowali. Także musimy czekać na swoją kolejność. Dezaktywujemy tą kabinę i przechodzimy do drugiej. Dobra, zapraszam. Aktywowaliśmy się w tej kabinie i będziemy zjeżdżać na sekcję eksploatacji Warszawa Grow. Ty weź 8 i znamy ją na sekcji. Ja wezmę od 11, bo na niej zostajemy, także ja będę miał ją przy sobie. Dobrze. Jesteśmy na hali na Grochowie, na sekcji eksploatacji Warszawa Grochu. Idziemy w tej chwili zdać dokumenty pociągowe, a także książkę taboru i klucze do impulsa. Jesteśmy w tej chwili u dyspozytora, zdajemy dokumenty pociągu i będziemy wiedzieli za chwilę, jaki tabor będziemy przyjmować. Słucham. Okej, okay, z impulsa 11 będzie tak. Popę 1 4468. Dobra. I z 8 będzie 4888. I jaki tabor będziemy mieli? 2,11. Czyli przyjmujemy impulsa 2,11. Dobra, dzięki wielkie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Ok, skompletowaliśmy już dokumenty potrzebne do uruchomienia pociągu. Teraz mamy chwilę wolnego, możemy udać się na obiad. Jesteśmy już po obiedzie zwarci, gotowi. Idziemy w tej chwili na tabor z kompletem dokumentów. Zapraszamy.
Żeby zabezpieczyć sprzęg, zakładamy takie osłony. Przejdziemy teraz do próby systemu Radio Stop. W tym celu przełączymy radio na kanał zerowy i sprawdzimy, czy użycie Radio Stopu zaskutkuje zahamowaniem pociągu. Wszystko jest ok. Sprawdzimy jeszcze drugi sposób nadania tego sygnału. O, i gdzie będzie mycie szyby. Odpowiednio przyszykowany tabor to czysty tabor, więc tutaj pan z myjki zrobi nam dobrą robotę i prawidłowo wyczyści szybę. Czy wszystkie drzwi otworzą nam się prawidłowo? Jak widać, wszystkie drzwi otworzyły się i zamkniemy, żeby sprawdzić, czy regulują się prawidłowo. I wszystko jest ok. Dobrze, możemy teraz przejść do drugiej kabiny, aby tam także sprawdzić system Radio Stop. Zapraszam. A teraz w ramach przyuczenia kolega sprawdzi system Radio Stop. Biegowe, tak? Części biegowe naszego składu, tak, aby nie przydarzało nam się żadna nieprzewidziana usterka w trakcie jazdy do Skierniewic. Dlatego przejdziemy teraz wzdłuż pociągu, przyglądając się poszczególnym częściom biegowym. Bardzo ważne jest także sprawdzenie zawleczek, tak aby one były zabezpieczone. Warto przyjrzeć się także sprzęgowi, czy wszystko prawidłowo nam się sprzęgnęło, zarówno pneumatycznie, jak i elektrycznie. W tej chwili wyjeżdżamy z Grochowa na pociąg 19982. Jedziemy w kierunku Warszawy Wschodniej osobowej. Pani kierownik za chwilę przejdzie i przyniesie nam rozkaz. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. O, dziękuję bardzo. Dobrze. Ruszamy pociągiem 19982 na kolejne kółko do Skierniewic. Miejmy nadzieję szczęśliwe. Na Włochach mamy w tej chwili awarię taboru, więc odjedziemy z małym opóźnieniem. Jest godzina 16, mamy szczyt przewozowy. To jak widać, na peronach czeka na nas wielu pasażerów.
W tej chwili dojeżdżamy do Skierniewic. Z przyczyn ruchowych mamy troszeczkę opóźnienia, dlatego też będziemy mieli bardzo szybki obrót, około 10-minutowy obrót w Skierniewicach. No i będziemy starali się jak najszybciej przejść, aby dowieźć pasażerów na czas z powrotem do Warszawy. Cieszymy się teraz ze zmianą kabiny, żeby zdążyć odjechać planowo. Karta próby hamulca została wypełniona. Możemy ruszać w drogę powrotną do Warszawy. Skład poprowadzi Adam. Dojechaliśmy do stacji Warszawa Wschodnia, wysadzamy ostatnich pasażerów, po czym zjedziemy już pociągiem służbowym w Rybkę, w tory postojowe, gdzie nastąpi zmiana maszynisty. Thank you.
Nic nie zepsułem. Nie wierzę. Naprawdę. W tej chwili robimy przekazanie drugiemu maszyniście, który będzie odbierał od nas tabor i wykonywał dalszą służbę do skierniewicy. Chciałem przekazać, że tabor sprawny, rozkazy w komplecie, przekazuję klucze. Dziękuję, jeden, a gdzie już drugi? Już idzie. Naprawia to, co zepsuł. Super. Dziękuję wam bardzo za spędzenie ze mną mojej służby. Jeśli macie pytania, śmiało piszcie. Do zobaczenia.